Drugi opolski turniej smaków odbywa się w tym roku na terenie gminy Polska Cerekiew w miejscu Zakrzów w ośrodku jeździeckim Lewada. Głównym organizatorem turnieju jest Katedra Inżynierii Biosystemów Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej, która prowadzi kierunek technologia żywności. I generalnie tutaj wraz ze studentami tego kierunku przygotowujemy od zeszłego roku ten turniej. Jest on dedykowany dla wszystkich uczniów i szkół profilowanych w zakresie właśnie technologii żywności i żywienia człowieka. Dla gminy turniej jest czymś nowym, przede wszystkim czymś innowacyjnym, czymś, czego jeszcze dotychczas tutaj w gminie nie było. Tym bardziej cieszy fakt, że Politechnika Opolska zdecydowała się, żeby właśnie tutaj na terenie Zakrzowskiego Ośrodka Szkolenia Olimpijskiego ten turniej przeprowadzić. Skrzydełka z grillowanymi warzywami i będą tzatziki, będzie sos paprykowy, będą ziemniaki z grilla, będzie wszystko. Jeszcze będzie papryka faszerowana. Papryka faszerowana warzywami i kiełbasą w marynacie z musztardą, olejem i przyprawami. Mięsko i saszulki. Zrobiłyśmy skrzydełka na ostro z dipem czy czosnkowo-ogórkowym. Nie, to był naprawdę spontan. Nic nie robiłyśmy w szkole. Naprawdę dowiedziałyśmy się kompletnie dzisiaj tylko, co będzie takim głównym daniem. No naprawdę, to był spontan, naprawdę, taki totalny. Przygotowaliśmy danie grillowe, może trochę inne niż zwykłe, bo przygotowaliśmy faszerowaną paprykę, do tego karkówkę i szaszłyka.